Kolejny punkt, oświadczenia i komunikaty. Pan przewodniczący Grzegorz, proszę bardzo. Ja chcę bardzo zaprosić naszą panią inspektor, bo minęłem i to jest ważne z mojej strony, jest bardzo ważne, bo pracę pana wiceła panu i chodzi mi jeszcze idea, także bardzo zapraszam panią. Proszę prezydent pana. Nie, czy ktoś z państwa jeszcze jakieś oświadczenie? Proszę bardzo. Szanowni państwo, mam prośbę, żeby ten zrobić całą kolejną, a to jest ulica, która została wybudowana bardzo dużym wysiłkiem. W tej chwili ja obserwuję, że ta ulica jest niszczona przez deweloperów, którzy budują. Mam prośbę do zarządu, żeby nie wiem, co zrobić, ale do muzyki tu napisać, żeby muszę odbierać, żeby było tak, że odbiera się wszystko jest dobrze. Żeby popatrzeć na prawdę, żeby było tak, jak było przed. Ta ulica jest wiecznie trudna, bo wywozi się całe błoto, a od czasu do czasu przez wielką zamianę, ale to tylko ktoś zawalec, a to powinna być miękka na ciężkę zamianę. Ja nie wiem, że ten deweloper zamówił całe swoje działki. I nie ma żadnego miejsca na tych samochodów ciężarowych, które przyjeżdżają z towarem, tylko nie biegać na ten budowy, złożyć proszę swoje wyjazdy. To wszystko odbywa się na tym ulicy i na chodniku. To tutaj jest szczególnie, że ja sam pan dzwonię osobiście na straż miejską. Ta straż przyjeżdża błyskawicznie. No, sypią się mandaty, nie wiem, czy przez to pana Jarka powodowali. Ale po prostu tam nie ma innej możliwości. Tam po prostu ktoś bezmyślnie buduje na swoje działce, a uważa, że ulica jest po to, żeby była zabezpieczona. Mało tego, ta ulica naprawdę przed tam budową była zawsze czysta, a teraz proszę zapytać tylko pana radnego, co się dzieje. Jeden był. I to wszystko, mieszkania, wszelkie była klatka radny, mieszka przy ulicy 69, a w zasadzie już pochylił. Natomiast no, jest to ulica zbudowana przez środków dzielnicowych. Tak, więc od początku. Dlatego serce mi się prawie, że ona na chwilę będzie do remontu, znowu na fundusz dzielnicy. To z misji. Czy ja nie mogę w tym temacie jeszcze? To oświadczenie. Znaczy oświadczenie w sprawie tej budowy. Akurat nieszczęściem może jest to, że tam blok 69 jak gdyby jest vis-a-vis powstającego w szybkim tempie bloku na terenie szpitala Świętego Rafała. Tylu pracowników, których tam się od jakiegoś czasu pojawia, tyle samochodów, no prawnica nie jest w stanie pomieścić wszystkie okoliczne parkingi, te nazwijmy to te przyblokowe, są blokowane, zajeżdżone przez te samochody. Hałas był i tak dalej, no to pewnie, że się skończy, bo to jest załóżmy chyba inwestycja ma być na koniec stycznia, czy lutego zakończona. Ale no później będzie jeszcze chyba. Tam na przykład przed moim blokiem wskutek tych wszystkich prac, no te chociażby krzewy, zieleń jest tam też poniszczona. Samochody obustronnie, te prywatne, parkują na chodnikach, tak jak już pan radny Stanek powiedział. Stąd może i nawet moja kiedyś była upór mój proszący o wystąpienie do ZIKIT-u, nie wiem czy to już jest możliwe czy nie, żeby tam właśnie może i nawet coś w rodzaju ekranu jakiegoś założyć, czy zbadać to natężenie tego hałasu, bo to dla mieszkańców jest bardzo uciążliwe, a po zakończeniu inwestycji zapewne będzie dalej to samo. Szpital jeszcze zamknął parking bezpłatnie. Był parking otwarty, to jeszcze tam się te samochody mieściły. Także nie wiem, przepraszam, w konsekwencji tego mojego zapytania, czy jest możliwe wystąpić do ZIKIT-u? Jest, tylko tam się powoływał na karetki pogotowia, które jeżdżą i tak troszeczkę tam po piśmie negatywnie była oceniona działalność Szpitala Świętego Rafała, no, którą większość mieszkańców ocenia akurat pozytywnie. Także no. Już przeredagować, to jak najbardziej... Znaczy, przepraszam, ja na pewno nigdy nie brałem jako argumentu karetki.
Absolutnie. Chociaż co do karetek mieszkańcy mają... No to, mają... to pismo, które widziałem, to tam było wyraźnie, wyraźnie to było... Natomiast co do karetek, przepraszam, to też jest pytanie, czy o każdej porze dnia i nocy muszą tam na sygnale jechać, bo... No ale pan, to jest kwestia ratowania życia. No na pewno, na pewno. To znaczy, jeśli można, to nie będzie realizacja, że są z centralnego rozdzielnika, są karetki samego szpitala świętego Rafała. I te karetki szpitala świętego Rafała, dzięki uprzejmości pani prezes, one już jak wjeżdżają na teren Piaskunowy, to jadą tylko na sygnale świetlne. Tak, ale te, które są z centralnego rozdzielnika, no one jadą na sygnale, tak, one tam jeżdżą. No. I trudno jest wszędzie to wymusić. No. Jest to ciężko skoordynować. Pani prezes obiecała, że jej karetki będą wyłączały i to jest zrobione, natomiast pozostałe nie. Ale to dobrze pan radny powiedział, to czasami jest ratowanie życia. No, to nie ma się co dziwić. No, najlepiej w tej karetce nie być. Tak. Dwie kwestie. Pierwsza to wszystko, że właśnie jak panowie mówią, Bogdanka, bardzo podobnie uciążliwa jest ulica na rogu Mazysania Pańskiego i Bogdanskiego. Tak bardzo, że zeszłą sobotę wiem, że Robusz tam był wielokrotnie na tej budowie. Prawdopodobnie grozi uszkodzeniem domu krytycznego. Te prace, które tam są wykonywane. Mało tego, no, linika światła, strona linika światła została dobrze zbadana i dochodzi tam ewidentnie do emisji, czy do zasłonięcia widoku z każdej strony przez ten blok, który zaczyna być potężny i nie powinien tam mieć miejsca. No niestety jest jak jest, że radni miasta ustalają plan zagospodarowania, miejscowy plan zagospodarowania terenów częściowych tylko na terenach, gdzie mieszkają, a nie na terenach, gdzie trzeba to robić. Nie byłoby tego problemu. Tutaj słyszałem takie informacje na terenie, że tak jest. Natomiast zgłaszałem się do Państwa z komunikatem czy z prośbą, mianowicie tutaj Pan Kaziu mnie uczulił. Oczywiście, że wcześniej słyszycie, na pewno macie już znajome fundacje, stowarzyszenia, gdzie ten proces się traktuje. No mimo to pozwolę sobie Państwu na krótki list odcisi właśnie z zespołu szkół specjalnych numer 11, które wybierają się w tym roku po raz pierwszy od 20 paru lat, kiedy istnieje ta szkoła, na pielgrzymkę właśnie z parafii, ze szkoły, z parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krosocimiu i ze szkoły pośród specjalnych numer 11. Najpierw rzymkę do Rzymu w listopadzie 2013 i proszą nie o przelewy, chociaż może jakieś konto kiedyś będzie, co właśnie o pamiętanie o przekazaniu przy zeznaniu podatkowym 1%. Tutaj jest numer KRS-u 552088. Cel szczególny pielgrzymki do Rzymu. Każdy grosz na wagę szczęścia. Tak wygląda ta ulotka. Jeśli by ktoś z Państwa chciał, to ja znajdę więcej tych ulotek i w styczniu Państwu jeszcze przyniosę, jeżeli dobrze, jeżeli Państwo chcieli, to oczywiście mogę również maila, na maila wysłać te informacje. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Bochenka, nie wiem, czy nie można byłoby tu zastosować na tym odcinku, gdzie się już zaczynał zakres używania sygnału. Szanowni Państwo, jest ktoś jeszcze jakieś oświadczenie bądź komunikat chciał wygłosić? Rozumiem, że nie, no to w takim razie to ja coś powiem potem, bo to jest kwestia związana. Szanowni Państwo, w związku z tym, że na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa, porządkowa tej sesji w środę, jest przewidziane drugie czytanie budżetu, to wiele wskazuje na to, że budżet zostanie uchwalony w tym tygodniu. W związku z tym, od stosownym zapisem w statucie jesteśmy zobowiązani w ciągu 14 dni od oficjalnego poinformowania nas o środkach finansowych przewidzianych w budżecie, podjąć uchwałę w sprawie planu finansowego
na rok 2013. W związku z tym ten termin 14 dni wypada w tym pierwszym tygodniu stycznia. Jeżeli tak się stanie, no to ja będę zobligowany do zwołania tej pierwszej sesji w 2013 roku w pierwszym tygodniu stycznia. No już to jest po tym okresie świątecznym, no ale... Ale po prostu no, nie jest tak, gdybym mój wymysł, tylko jest zapis statutu. No, ostateczną decyzję w sprawie zwołania sesji ja podejmę na czwartek, w piątek, może przed świętami, gdy już będzie lub nie będzie informacji na temat środków przewidzianych w budżecie miasta, ale prosiłbym, żebyście się Państwo z tym liczyli, że w pierwszym tygodniu stycznia będzie zwołana sesja i na tej sesji ustalimy sobie harmonogram naszych posiedzeń w 2013 roku. Jeżeli komisje chcą się spotykać w tym pierwszym tygodniu, to nie widzę przeszkód. No to pani inspektor będzie Państwa informować do końca tego tygodnia. I tyle, no jeżeli budżet nie zostanie z jakichś przyczyn uchwalony, no to wtedy nie ma potrzeby aż tak się śpieszyć, powiedzmy, żeby podejmować sesję, żeby zwoływać sesję zaraz na początku stycznia. Nie, tam jest od 14. To być może akurat ta sesja dobrze się tutaj terminowo, powiedzmy, jakoś komponuje, wpisuje kalendarz. Do 2013 roku. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze z jakimś...